Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim gościem jest Miłosz Lodowski. Witaj, Miłoszu. Witam serdecznie Państwa, witam serdecznie Ciebie, Krzysztofie. Czuj duch. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tak zwanym efekcie Trumpa, tylko oczywiście zanim to się stanie, to przypominam Państwu, że każda Państwa interakcja, czyli komentarze, lajkowanie wpisów, znaczy wpisów, lajkowanie filmów, podawanie dalej wpisów z linkami do filmów, subskrypcje, wpłaty na SUPi, Patronite'a lub Buy są bardzo cennym wsparciem. Nie przedłużając, Miłoszu, Trump wygrał wybory. No, od pewnego momentu wydawało się, że tak się stanie, więc no, myślę, że prawica, która była nastawiona do tego bardzo entuzjastycznie, mogła uznać, że tym razem się faktycznie udało. Po stronie, powiedzmy, liberalno-lewicowej, natomiast ta reakcja, przynajmniej w Polsce, była dosyć, no nie wiem, zaskakująca, ale ja się spodziewałem bardziej jakiegoś takiego, no jakiejś takiej potężnej histerii. Tymczasem okazało się, że raczej zadziałało prawo mimikry i nagle się okazało, że nasza strona liberalna, Platforma, politycy Platformy, nawet Radek Sikorski, zawsze z tym Trumpem, Republikanami żyli świetnie. Efekt Trumpa jest zjawiskiem, które przejawia się w polityce na każdym szczeblu, czy w Polsce, czy w Europie, czy w Stanach oczywiście, no ale zaczniemy od tego, co jest nam najbliższe, czyli od Polski. Jak ty oceniasz to, co się w polskiej polityce zmienia i czy coś się zmienia od wygranej Donalda Trumpa? Pierwsza drobna uwaga, nie udało się. To była bardzo ciężka praca. I jako, że obserwowałem tę kampanię od samego początku i też komentowałem od samego początku, także dla ciebie, to nie było tak, że to wszystko wydarzyło się właśnie na mocy niewypracowanej. Amerykanie tutaj, powiedziałbym, nie pozostawili miejsca na bunt, czyli użyli wszystkich metod i wszystkich narzędzi, które daje nam obecna technologia przede wszystkim, do tego, żeby spróbować w tych wyborach zatriumfować. Mówię o Amerykanach właśnie republikańskiej konfesji, jakbym to nazwał. Natomiast to jest dosyć, o tyle specyficzne, że wyłonił się tak naprawdę nowy ład polityczny w Stanach Zjednoczonych. Już nie mamy teraz takiej czystej partii republikańskiej w Stanach Zjednoczonych, ale mamy coś, co bym nazwał partią rozwoju, albo zresztą też Amerykanie tak to nazywają. Partia rozwoju, partia postępu, coś, co ma być nowym obliczem czegoś, co ma wejść w buty republikanów, bo po stronie republikańskiej też następują pewnego rodzaju przetasowania. Część takich twardych stronnictw, które kiedyś były stronnictwami neokonserwatywnymi, przechodzi wręcz na, powiedziałbym, stronę demokratyczną, więc to jest też ciekawe, bo tam Dick Cheney i jego całe otoczenie też, zdaje się, znalazło się w obozie demokratycznym za sprawą jego żony, która była chyba senatorem, z tego co pamiętam. Więc tutaj to jest o tyle interesujące, że wyłania się nam nowy obraz polityczny i też nowy program polityczny w Stanach Zjednoczonych, stronnictwa, które my utożsamiamy z prawicą, a jak się okazuje, ono ma znacznie szerszą formułę i jest tak naprawdę postpolityczne troszeczkę powiedziałbym, to jest właśnie wzór na tego, co się dzieje w świecie, że powstają już na gruncie ustalonych prawideł czy ustalonych formacji politycznych nowe odsłony skupione na konkretnych sprawach, bo Amerykanie tak naprawdę zaczynają wyścig w kosmos. Też o tym mówiłem wielokrotnie w polskich mediach. No i jest potrzebny nowy impuls, który spowoduje, że po prostu ten wyścig w kosmos wygrają i być może to jest nawet ważniejsze niż to, co się dziać będzie w świecie. To jest też, powiedziałbym, rzecz, na którą powinniśmy zwracać uwagę, bo być może coś, co do tej pory było opisywane nowym izolacjonizmem, to jest tak naprawdę skupienie się Amerykanów na całkiem innych priorytetach i my to będziemy odbierać jako wycofywanie się Ameryki z pewnych elementów, które do tej pory były w których do tej pory była aktywna, a tak naprawdę to jest zbieranie sił na wielki, wielki skok kosmiczny właśnie w celem, no, chyba przejęcia Marsa dla siebie, no bo to byłby znaczny ruch, powiedziałbym nawet nie tyle metapolityczny, co
co gwiezdno-polityczne już i zdobycie tej bazy marsjańskiej dla siebie i próba zbudowania tam własnego osadzenia, to jest po prostu, powiedziałbym, logarytmiczne albo wykładniczo, tak, wykładniczo, bo językiem matematycznym byśmy powiedzieli, wykładniczo zwiększenie mocy Ameryki i siły i próba na, powiedziałbym, zbudowanie nowego kośćca Stanów Zjednoczonych, który zerwie się ze spirali długów, którą Amerykanie przez bardzo wiele lat wpadali. No i teraz wracamy na podwórko polskie, bo o to pytałeś. No i Z Marsa do tak. Hobielina. I teraz przed Polską stoi pytanie, czy chcemy wziąć udział w tym wyścigu gwiezdnym, bo mamy taką możliwość. Zresztą nieprzypadkowo pan Uznański, nasz kosmonauta, się bardzo często pojawia na fotografiach Ilona Muska i tej całej ekipy, która przygotowuje się właśnie do tego nowego wyścigu gwiezdnego. No i to jest w zasadzie pytanie, które powinno stać przed polską klasą polityczną. Nie tylko i wyłącznie jak wygrać wybory najbliższe, ale tak naprawdę klasą polityczną przed polskim społeczeństwem. Czy chcemy wziąć udział w tym wyścigu gwiezdnym? Bo to jest, powiedziałbym, wydarzenie na miarę czegoś, w czym nie wzięliśmy historycznie udziału, czyli z jednej strony nowych odkryć geograficznych w XV wieku, bo to dało nowy napęd i nową energię do rozwoju społeczeństw zachodnich, no i przełomu technologicznego wieku, powiedziałbym, XVIII, XIX, właśnie tego najmocniejszego, kiedy Polska tak naprawdę wypadła w ogóle z obiegu ekonomicznego ze względu na fakt swojego nieistnienia. No i nie zebraliśmy profitów z przełomu technologicznego właśnie związanego na początku krosnem czy mechanicznym, potem z wiekiem pary, a potem w ogóle z generalnie przełomem technologicznym XIX wieku, kiedy kolej żelazna też wywróciła wszystkie szlaki handlowe i spowodowała, że można było zarabiać. Oczywiście wtedy na ziemiach Polski, ze względu na to, że Polacy byli bardzo dynamiczni, troszeczkę z tej premii zebraliśmy. Na zasadzie takiej, że część polskich przedsiębiorców, czy mających proweniencję polską, bardzo silnie weszło w cesarstwo rosyjskie, na przykład inwestycyjnie, ale to też spowodowało, że brak polskiej państwowości spowodował, że nie byli w stanie ochronić potem swojego pieniądza czy swojego kapitału. Bo na przykład polskie inwestycje w Baku, który był wtedy takim Kuwejtem, potem przy przemianach politycznych zostały po prostu przejęte i Polacy nie czerpią do tej pory korzyści z własności i z czegoś, co do nich należało. No mówię o tym, że to Polacy byli głównymi nafciarzami w Baku, prawda? I teraz jakby nie widzimy tego, że wtedy było nas stać na budowę alternatywnego Nobla, bo Polacy, którzy byli nafciarzami w Baku, zbudowali nagrodę, która miała podobną kapitalizację do Nobla. Zresztą jeden z Polaków był wspólnikiem Nobla. I wymyślił najpierw, można domniemywać, że wymyślił dla Nobla również tą nagrodę, no a potem sponsorował własnymi środkami najwybitniejszych polskich twórców, między innymi Sienkiewicz żył z jego stypendium, Żeromski i bardzo, bardzo wiele osób, które znamy teraz z polskiej historii i literatury, nie tylko, bo sztuki również. No a potem rewolucja październikowa i wszystkie jej skutki spowodowały, że Polacy zostali odcięci od swojej własności i nie mają nawet szans dochodzenia tego. Również przy Azerbejdżanie obecnie teoretycznie niepodległym. No i to są rzeczy, które spowodowały, że tak naprawdę Polska no, nie dokapitalizowała się, nie przeżyła, powiedziałbym, takiej czystej przemiany kapitalistycznej również, więc nie utrwaliła własności nowego typu. No i jesteśmy krajem ciągle na dorobku i ciągle, powiedziałbym, na takiej sinusoidzie. Co się zaczniemy dorabiać, to po prostu spadamy w dół i ktoś nas łupi. No i rok temu zdarzyła się sytuacja podobna, to znaczy tym razem już nie jest tak. Oczywiście pomagano znacznie temu procesowi, no ale Polacy sami pomogli tym razem demokratycznym głosowaniu do tego, żeby znowu spaść w dołek. I znowu musieć się za jakiś czas wspinać, o ile będzie taka w ogóle możliwość. No bo może być tak, że nie będzie już tej wewnętrznej energii, wewnętrznej siły, wewnętrznego kapitału i koniunktura międzynarodowa też będzie znacznie trudniejsza.
spowoduje, że tak naprawdę znowu zostaniemy wyłączeni z procesów ekonomicznych. No i właśnie, o to toczy się bój w najbliższych wyborach prezydenckich, bo tak naprawdę to jest pytanie o to, czy chcemy być we frakcji amerykańskiej, czy we frakcji europejskiej. I wygrana Trumpa to jest zaproszenie do, to powiedziałbym, do tego kontrdansu, tak? Może Mazura, o. Czy chcemy zatańczyć w parze z Amerykanami, oczywiście na zasadach amerykańskich, czy w dalszym ciągu chcemy się trzymać tej poły europejskiej i tracić swoje możliwości przy Europie, która nawet nie chce rozwiązać swoich własnych problemów, tylko gdzieś je generuje, bo nawet komisja Prodiego, która, jeśli ją dobrze analizować, dokument, który sformułowali, no to miała bardzo podobne konkluzje do konkluzji Donalda Trumpa, który formułował je dosyć mocno w czasie kampanii wyborczej. Natomiast jeśli chodzi o analizę stanu, natomiast jeśli chodzi o, powiedziałbym, propozycje rozwiązań, to te drogi idą w przeciwnych kierunkach. To znaczy Stany Zjednoczone mówią o tym, że trzeba uwolnić potencjał amerykański w nowej industrializacji, no bo wyścig kosmiczny będzie potrzebował tak naprawdę lokalizacji nowych przemysłów na terenie amerykańskim, przede wszystkim również dlatego, żeby ochronić sytuację pod względem bezpieczeństwa, bo jednym z największych problemów współczesnych Stanów Zjednoczonych jest po prostu szpiegostwo przemysłowe. I z tym Amerykanie kompletnie sobie nie radzą. Zresztą co rusz wychodziły no, przez ostatnie co najmniej trzy kadencje, które mogliśmy obserwować prezydentów, a nawet cztery, bo przecież podwójną Obamę. Stale słyszeliśmy o informacjach, że Chińczycy czy chińscy naukowcy, którzy współpracowali teoretycznie nawet amerykańskiego pochodzenia, prawda, w sensie już urodzeń w Stanach Zjednoczonych, przekazywali niesamowite ilości danych i dzięki temu Chińczycy za darmo przewozili się na innowacjach amerykańskich i mieli dostęp do najnowszych innowacji. No i ta konsolidacja przemysłu na ziemiach amerykańskich ma służyć także temu, żeby łatwiej było na przykład kontrwywiadowczo ochronić procesy, które, tak jak mówię, mają spowodować, że Amerykanie jako pierwsi obejmą Mars we własne władanie. To jest duże wyzwanie. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest tak naprawdę konieczność ucięcia rozpasanej administracji i powiedziałbym tego głębokiego gardła, które jest w stanie wchłonąć każdy budżet. Już teraz widać i pojawiają się informacje, szczególnie zaniepokojonych środowisk po tym, jak Trump wygrał, że na przykład zdaje się 30 miliardów dolarów gdzieś zniknęło bez faktur ze środków World Health Organization, nie? Czyli organizacji, która zajmuje się zdrowiem. No i jest strach w tej organizacji, bo Amerykanie zapowiedzieli audyt, to znaczy trumpiści audyt tej organizacji. No i jeśli okaże się, że te pieniądze się nie odnajdą, to Ameryka wycofa swoją składkę w całości do tej organizacji. No i bo Trump już wcześniej to zapowiadał jeszcze za poprzedniej kadencji, że będzie się mocno przyglądał tej organizacji. No i wtedy oczywiście przegrywając, no, sprawa się rozwiązała sama, natomiast teraz wraca do tej agendy i myślę, że zczyści amerykańską obecność NATO, będzie powodowało, że ta agenda po prostu się wywróci. No i zobaczcie Państwo, to jest 30 miliardów, które jest nawet nieofakturowane, bo po prostu nie ma tych środków. I to podają, że tak powiem, już media no, w tej sferze anglojęzycznej, przynajmniej bardzo powszechny. No a to jest najmniejszy miki, powiedziałbym, Jerzym Dobrowolskim, bo są jeszcze sprawy związane na przykład z tym, że zdaje się 800 miliardów jakichś środków, nie wiadomo gdzie, zniknęło z rozmaitych, powiedziałbym, funduszy obronnych Stanów Zjednoczonych i tu też bardzo mocno te tak zwany Dodge ma wjechać i sprawdzać Dodge, czy ten departament, który zapowiedział Musk, Elon Musk, że tutaj zaangażuje się na konkretny czas. To też jest bardzo ciekawe, że Musk i Donald Trump za tym zatwierdził tą rzecz. Jemu i Vivekowi. Przepraszam, że nie wymówię nazwiska, bo tam Raman Stani chyba, no w każdym razie jednemu z prominentnych też osób, z prominentnych osób, które też zbudowały tą kampanię od strony wizerunkowej, powierzył nowy departament, który zapowiedział, który ma się zająć tak naprawdę optymalizacją całej struktury państwa pod względem kosztowym.
tak, żeby odchudzić państwo, spowodować, że ono zacznie być wydolne, zwolnić bardzo dużą część osób, które obsiadły w Waszyngtonie wszystkie agencje i ponoć, jak twierdzi właśnie Elon Musk, 50 agencji rocznie powstaje w Stanach Zjednoczonych, takich agent okołorządowych czy rządowych, które już nie wiadomo, czym się zajmują, poza tym, że utylizują środki publiczne. Natomiast ten budżet Stanów Zjednoczonych nie jest z gumy, jak się okazuje, i w związku z tym deficyt lawinowo wzrasta, więc to jest próba ograniczenia deficytu Stanów Zjednoczonych, bo nie da się po prostu budować wyścigu gwiezdnego z, powiedziałbym, chińskim ogranicznikiem w postaci kredytu na szyi. No i Amerykanie chcą zoptymalizować, unowocześnić, odchudzić swoje państwo po to, żeby było sprawne, sterowne i właśnie takie smart. No i do tego osoby, które są związane z inwestycjami w najnowsze technologie i w Dolinie Krzemowej kiedyś, a teraz w Teksasie, bo Elon Musk też przenosi swoje biznesy do Teksasu i całe jego towarzystwo też. No to są chyba najlepsi, żeby tej technologii smart do tego użyć. No i tutaj znowu trzeba wrócić do sytuacji Polski. Więc jawi nam się sytuacja. Nawet bym apelował o to, bo Właśnie. No. powinienem mieć taką polską flagę, którą bym ci machał, żeby ci Dobrze. przypominać, że tu jednak na razie Polska. Tylko to jest też tak, że trzeba przedstawić pewnego rodzaju warunki brzegowe do tego, co stoi przed Polską i co przyjdzie nam wybierać w najbliższych wyborach, bo to jest stawka. To jest stawka właśnie, gdzie Amerykanie, bo przedstawiam, jakby przedstawiłem teraz stanowiska amerykańskie, czyli jakie są ich pomysły na wyjście z tego stanu, w którym się znalazła cała cywilizacja zachodnia. Czyli jeszcze został mi jeden element, czyli drill, baby drill, czyli jakby odblokowanie mocy technologicznych, drzemiących, czy korzystających, czy wymagających, no, gwałtownego dostępu do taniej energii elektrycznej. Czy generalnie energii i wszystkich spraw związanych z materiałami pędnymi, czy gazem, czy też ropą naftową i pochodnymi tejże ropy. I to jest rzecz, która jest najważniejsza, no bo tania energia to jest coś, co sponsoruje i dotuje gospodarkę i powoduje jej nieustanny rozwój. I to jest, znowu wracając na grunt Polski, i to jest czynnik, o którym w ogóle się praktycznie w Polsce nie mówi. To jest dla mnie szokujące. Ja jestem chyba jedną z nielicznych osób, i to nie przez pychę o tym mówię, tylko stale o tym powtarzam, że polski rozwój przez ostatnie 30 lat był dotowany właśnie tym, że kontrolowaliśmy tanie źródła energii, które były pochodzenia własnego. One stały się drogie nie tylko dlatego, że wzrosły koszty wydobycia węgla na terenie Polski, ale przede wszystkim dlatego, że wzrosły koszty, które są nałożone na węgiel, żeby korzystać z tego jako środka, no, do kopalni, które napędzają nasze elektrownie. Bo głównie się mówi o tym, że tania siła robocza, stosunkowo kompetentna, wysoko wyedukowana w Polsce dotowała ten rozwój, ale tak naprawdę czynnik ludzki jest równie, a może ciut mniej nawet ważny niż właśnie ten dostęp do taniej energii, co widzimy teraz, kiedy gospodarka polska się zwija. Gdy okazuje się, że mamy mało konkurencyjną cenę energii czy prądu elektrycznego, przede wszystkim dla przemysłu i dla gospodarki, bo tutaj to jest jeszcze drastyczny wskaźnik, jeszcze drastyczniejszy wskaźnik niż ten, który możemy obserwować w cenach dla odbiorców detalicznych, czy tego rynku zwykłego, domowego. No i jest druga część tego medalu, czyli strona europejska. Właśnie ten raport odpowiada, że odpowiedzią na problemy Europy jest jeszcze więcej tych rzeczy, które wygenerowały ten problem. Czyli jeszcze mocniejsze przyciśnięcie rozmaitych agent paraekologicznych. Przepraszam za tego typu wyrażenie, ale no to nie jest ekologia, tak? Bo jeśli mamy wyścig gwiezdny i tworzy się nowa sytuacja też technologiczna, czyli po prostu te nowe przemysły kosmiczne głównie zaczynają generować nowy rozwój technologiczny, to łatwiej inwestując w ten rozwój odkryć rozmaite rzeczy, które będą po prostu miały podwójne, potrójne, poczwórne zastosowanie, czyli oprócz militarnego, kosmicznego, gospodarczego, to także ten ekologiczny aspekt będzie uwalniany, bo to jest jakby głównym elementem także wyścigu gwiezdnego, żeby te
energie były stosunkowo niezawodne, a przecież kopaliny na pewno na Marsie nie będą w tak łatwy sposób dostępne jak teraz. Trzeba będzie wykonać znowu pracę, a trzeba zapewnić energetykę wcześniej, więc stąd inwestycje w te źródła energii, które będą stosunkowo niezależne, będą bardzo duże, więc łatwiej w to inwestując zbudować, powiedziałbym, zieloność naszej energetyki, niż właśnie ograniczając rozwój gospodarczy, przenosząc go na inne kontynenty i zmniejszając autonomię Europy, a to nam tutaj chce ufundować Unia Europejska. No ale taki jest pomysł. Jeszcze więcej tego samego. No i spodziewajmy się radykalnie różnych efektów niż do tej pory. No, tak mówi Europa. No i gdzieś jesteśmy w tym wszystkim my. No i teraz jest znowu sytuacja, w której wracamy do tego, co w Polsce mógł zmienić Trump. Z jednej strony Trump generalnie podniósł sztandar konserwatywnej kontrrewolucji. I to jest rzecz, która jest jedną z najważniejszych, która udała się w tej kampanii, ponieważ zderzył się z całym establishmentem medialnym, z wielkimi środkami generowanymi wpływu, także generowanymi przez moc dotychczasowo działających na emocje społeczne influencerów, stanął po prostu twarzą w twarz ze swoim zapleczem i nagle okazało się, że cały tabun rozmaitych gwiazdek show biznesu, osób, które do tej pory wpływały na emocje ludzkie i wygrywały z racjonalnym argumentowaniem, no, mocą siły popkultury również i też tego kulturowego osadzenia, mocą splendoru, blichtru całego środowiska, to zostało wyłączone dwoma czynnikami. Z jednej strony aferą Puffa Diddy'ego, czyli Shona Combsa, wielką aferą, która pewnie znajdzie swoje rozwinięcie w jakimś szerszym drążeniu, czyli no, co tu ukrywać, ta afera jest związana, powiedziałbym, z czymś, co znacząco wpływa na poziom emocji, bo dotyczy nadużyć chyba seksualnych również, ale przede wszystkim no, stylu życia i wkręcenia tak naprawdę całych rzesz głównych gwiazd show biznesu, i nie tylko show biznesu, bo polityki również, no, w sprawy co najmniej dwuznaczne moralnie, ale chyba jednoznaczne. A z drugiej strony okazało się, że ten gigantyczny przemysłowy, czy nowoprzemysłowy, czy cyberprzemysłowy nabab, Elon Musk jest więcej wart i jego promesa zdobywania kosmosu jest warta więcej niż jakikolwiek uśmieszek, nawet Taylor Swift, prawda? Bo to była osoba, która miała przeważyć stronę Kamali, jako ta osoba, która niesamowicie miała mieć wpływ na amerykańskie społeczeństwo właśnie od tej strony popkulturowej. No i z jednej strony zderzyła się popkultura, a z drugiej strony racjonalizm Amerykanów, jeśli chodzi o po prostu wolę zarabiania pieniędzy i takiego zdrowego myślenia. No i tutaj jest, gdzie słonia sprawa Polska. No bo w Polsce, no myślę, że jak w każdym kraju na świecie, zaczynamy obserwować, że w miejsce nowych mediów, które do tej pory były zauważane, czyli tego, że serwisy social mediowe były elementem do tej pory transmisji informacji, to w tej kampanii stały się emiterem własnej informacji. To znaczy zaczęły budować własny content, który okazało się jest nie tyle konkurencyjny, co lepszy niż content dostarczany przez stare media. Bo do tej pory media społecznościowe dostarczały, powiedziałbym, czegoś, co było przetworzeniem informacji, która powstawała w starych mediach. No i w tych wyborach po raz pierwszy zabito stare media. To znaczy telewizja, gazety, cały świat, który znamy dookoła z przekazywania informacji, przestały cokolwiek znaczyć. Wszystkie gwiazdy, które wokół tego są zbudowane, wszystkie gigantyczne pozycje influencerskie, które zajmują, przestały znaczyć, dlatego że media społecznościowe zbudowały własne formaty, którymi są podcasty. Witamy u Państwa w formacie podcasterskim czy spotkaniowym Krzysztofa Karnkowskiego. Tak, dokładnie tego typu formaty wygrały te wybory. A z drugiej strony właśnie generowanie newsów bezpośrednio przeznaczonych tylko i wyłącznie dla osób, które pozostają
w mocy użytkowania mediów społecznościowych. I tutaj też jest bardzo interesująca rzecz, którą warto zauważyć, że wystarczyło spowodować, żeby serwis Twitter nie wszedł w ten strumień mediów koncesjonowanych. I to spowodowało, że media społecznościowe się uwolniły jakby. Zyskały nowe życie. Przestały być właśnie służebnym narzędziem, a zaczęły być graczem. Tylko i wyłącznie to, że jedno medium, właśnie Twitter, zaczął być medium swobodnym, czy tak został, był komunikowany, że nikt nie jest w stanie wpłynąć na jego decyzje. Żadne tam pozakulisowe działania, które ograniczały zasięgi konkretnemu rodzajowi kontentu, czy konkretnemu rodzajowi informacji, które były generowane przez konkretną, czyli tą, powiedziałbym, konserwatyzującą, czy republikanizującą stronę polityczną, że to wystarczyło, żeby odblokowany został ten kap, ten powiedziałbym szklany sufit. No i zmiana wpłynęła na to, że już to wystarczyło, żeby te media zyskały autonomię. Przynajmniej Twitter, prawda? No bo pozostałe media zgodziły się na ten dyktat, powiedziałbym, środowisk związanych również z polityką i w czasie kampanii też to wyszło, że wszystkie pozostałe media społecznościowe zgodziły się na dyktat polityczny i wprowadziły cenzurę odgórną, czyli właśnie cenzurowanie pewnego rodzaju poglądów i powodowanie, że nie zyskują one zasięgów. No i teraz w sprawie polskiej jest pytanie, czy Polacy chcą być równie pragmatyczni jak Stany Zjednoczone i własna kieszeń jest dla nich ważniejsza niż właśnie co? Emocja, niż sentyment do Europy, niż... No właśnie, to tutaj trzeba, myślę, że w naszej rozmowie powinniśmy wykrystalizować właśnie to, co ma takiego fantastycznego do zaoferowania w chwili obecnej Europa Polsce, żeby to było atrakcyjniejsze niż oferta amerykańska i pomysł amerykański na rzeczywistość obecną, bo Polska ma wszystkie zasoby ku temu, wbrew pozorom, mimo że nie ma kapitału własnego, żeby w tym wyścigu gwiezdnym wziąć udział. Ma wciąż świetnie wykształconych ludzi, mimo tego, że drastycznie niszczymy i to też jest element, powiedziałbym, europejskiego wpływu i tego, co drąży salony europejskie, mimo tych pomysłów na destruowanie polskiej edukacji, szczególnie tej podstawowej, bo tu okazywało się, że polskie dzieciaki otrzymywały bardzo dużą bazę, która pozwalała potem, mimo drastycznie złego systemu edukacyjnego, uzyskiwać znaczne kompetencje. I tu sytuacja jest o tyle interesująca, że właśnie polscy rodzice zaczynają to zauważać, że wszystkie te deformy polskiego systemu edukacji, przede wszystkim edukacji podstawowej, zmierzają w bardzo złym kierunku, to znaczy przerzucenia odpowiedzialności w całości za proces edukacyjny na rodziców. No to jeszcze to nie jest najgorsze, bo teoretycznie to jest oddanie mocy rodzicielom właśnie wpływu na poziom edukacji i wiedzy dzieci, no ale z drugiej strony to jest też tak, że już raz zapłaciliśmy za pewien proces w swoich podatkach, no i te podatki, jeśli są źle wykorzystywane przez państwo, no to coś z tym procesem powinno się zdarzyć. A ponadto złe zwyczaje, których dzieci polskie nabierają w tak skonstruowanej szkole, no potem ciężko wyplenić w sytuacji, w której szkoła zamienia się głównie w taki przetrwalnik, w coś, co jest takim, powiedziałbym, hotelem albo hostelem dla dzieci na czas, kiedy rodzice są w pracy, no bo do tego to się sprowadza. No i w związku z tym ci rodzice, którzy mają środki, kapitał, możliwości, to będą mogli rozwijać na zasadzie zbudowania takich prywatnych korepetytorów, czyli wracamy troszeczkę do XIX wieku i do tego modelu, kiedy były bony, czy byli właśnie prywatni korepetytorzy i model edukacyjny wyglądał troszeczkę jak z Indiany Jonesa, prawda, z kroniki młodego Indiany Jonesa, że po prostu każdy młody człowiek, którego rodzice mieli pieniądze, będzie miał własnego edukatora, który będzie dbał o poziom jego wiedzy, a oprócz tego będzie chodził do szkoły po to chyba, żeby tylko i wyłącznie się socjalizować, ewentualnie psuć, a z drugiej strony będzie następowała gwałtowna, powiedziałbym, selekcja społeczna i osoby, które nie mają pieniędzy, nie stać ich na to, żeby tych prywatnych korepetytorów wynająć,
to ich dzieci nie będą miały szansy na start zawodowy i będą się gwałtownie staczały, jeśli chodzi o tą przestrzeń edukacyjną, i w szkole na pewno nie nabędą wiedzy, która spowoduje, że będą w stanie się odnaleźć na nowoczesnym, przyszłościowym rynku pracy. No więc taki stan rzeczy jest w Polsce. No i znowu wracając do tej sytuacji polskiej, polscy politycy, jest pytanie, czy wyciągają wnioski z tego, co zdarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Ja mam wrażenie, że wyłącznie powierzchowne. To znaczy patrzą na triumf idei, nie definiując tą ideę według skostniałego systemu politycznego, który jest właśnie tym podziałem na demokratów i republikanów, prawicę, lewicę, progresiwistów i powiedziałbym osób, które są jakimiś ewolucjonistami. To są te podziały. A tymczasem, tak jak zaznaczyłem na początku swojej wypowiedzi, najważniejszą rzeczą jest to, że republikanie się zmienili w partię postępu, w partię rozwoju. To już nie są republikanie. Innymi słowy, inne wartości stoją za partią republikańską niż to, co było, powiedziałbym, jeszcze 10, 15 czy za czasów reaganowskich zauważalne. Chociaż troszeczkę jest taki twist, bo Amerykanie wracają właśnie do wyścigu gwiezdnego, więc troszeczkę to jest też odwołanie do tych czasów reganowskich. No i Polacy mają tutaj wszystko w swoich rękach, a jednocześnie nic we własnych rękach, ponieważ najgorszą rzeczą jest to, że z jednej strony trwa w Polsce cementowanie rynku politycznego różnymi metodami, także takimi, które są metodami mocno brutalnymi, czyli odbieranie jednej strony politycznej środków po to, żeby nie miała szansy się odbić. To jest taki najprostszy pomysł, prawda? Zabierz pieniądze, no to zniknie problem, bo to jak stłuczony termometr. A z drugiej strony, no właśnie, co jest z drugiej strony? Z drugiej strony stronnictwo, które bym nazwał stronnictwem Zjednoczonej Prawicy, bo jednak nie PiS-u, bo to ta formuła musi być dużo większa, ma, powiedziałbym, historyczną szansę. Jest pytanie, czy liderzy temu sprostają, także mentalnie. Historyczną szansę przeskoczenia pod wpływem tych wszystkich niekorzystnych zdarzeń o kilka poziomów organizacji, swojej organizacji. Czyli mogą zbudować partię polityczną nowego typu, całkiem nowego typu, dostosowaną w całości do placu gry wyznaczonego w Stanach Zjednoczonych w czasie ostatnich wyborów. Czyli partię, która jest bardzo lekka, bardzo reaktywna, bardzo responsywna, czyli taka zmieniająca kształty w zależności od potrzeb, mająca bardzo ustaloną linię, właśnie też tą formacyjną, komunikacyjną, czyli wiadomo, jaki ma core ideowy, wiadomo, jaki ma prosty message, i z drugiej strony korzystającą z dużo lżejszych form komunikowania się, dużo bardziej otwartą na swojego konsumenta, czyli na swoich wyborców, i współpracującego z tym konsumentem i budującego ofertę bezpośrednio z tym konsumentem. To jest coś nieprawdopodobnego, jaką szansę ma Prawo i Sprawiedliwość. I tak naprawdę ten zasób, który posiadają w ostatnich wyborach, te 7,5, zdaje się, miliona osób, które głosowały, to jest gigantyczny rynek, na którym można zbudować gigantyczny sukces, dobrze się komunikując, w bardzo krótkim czasie, właśnie przy użyciu metod, które już pokazali nam Amerykanie. I jest pytanie, czy ta łódka, ze względu na sytuację, w której się stała, czyli tak naprawdę ta łódka została spalona Prawu i Sprawiedliwości, bo okręty zostały spalone. Tu już nie ma drogi wyjścia z tej sytuacji, bo pieniądze się skończyły. Przynajmniej w formie niedochodzenia prawnego, a w polskiej sytuacji, powiedziałbym, neoprawa, które jest takie, jakie aktualnie sobie kształtuje aktualnie rządzący, no to umówmy się, ta forma dochodzenia prawa w takich okolicznościach czysto politycznych może być dyskusyjna, długość tego procesu jeszcze bardziej. Więc nie mając wyjścia, jest pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie udawało, że świat się nie zmienił, czy weźmie się za rogi z całym systemem i zbuduje tak naprawdę w bardzo krótkim czasie. Myślę, że to się musi zdarzyć jeszcze w tym roku, jeśli zamierzają wygrać wybory prezydenckie. No to mogą zbudować bardzo lekką formację, właśnie responsywną, także fundraisingowo inaczej pracującą z wyborcami, w związku z czym też inaczej impulsującą tych wyborców, inaczej budującą struktury lokalne również na bazie tych struktur lokalnych. To wszystko jest do powiedziałbym, nie wymyślenia, do przetransformowania w sytuację polską. O paradoksie, ten model został przetestowany
w Polsce przede wszystkim przez media, które mają proweniencję, powiedziałbym, tradycjonalistyczno-konserwatywną, bo ten model został zbudowany na skutek tego, że te media były wyłączone z rynku reklam i z rynku, który dosyć mocno uregulowały bardzo nieuczciwe w swojej agendzie domy mediowe. Po prostu dostęp do środków z rynku reklamowego w Polsce jest reglamentowany chyba bardziej niż towary codziennego użytku w PRL-u. Bo zupełnie nie jest to związane ani z poziomem osób, które są w kręgu oddziaływania tych mediów, z grupami docelowymi, które są w kręgu oddziaływania tych mediów, a także z, powiedziałbym, z wielkością zaangażowania osób, które te media kupują z konsumentami. No więc media po tej stronie musiały wypracować sobie całkiem inny model współpracy i model budowania tychże relacji i zbudowały tą część pozyskiwania środków w sposób niesłychanie sprawny i niesłychanie lekki. W związku z tym wszystkim, o czym mówiłem, polskie media, nazwijmy to prawicowymi, czy konserwatywnymi, czy tradycyjnymi, musiały całkowicie zmienić model budowania oferty, model współpracy z odbiorcami, model fundraisingowy i zbudowały to w sposób bardzo nowoczesny. I powiedziałbym to, że pojawiły się po drodze rządy konserwatywne, czy rządy Zjednoczonej Prawicy, to był tylko dodatkowy impuls wyrównywania, powiedziałbym, tej dysproporcji, o której powiedziałem, a nie coś, co spowodowało, że ten model został całkowicie zmieniony. Wręcz przeciwnie, zdynamizowano ten proces. No i sukcesy obecne Telewizji Republika, myślę, że rośnięcie pozostałych mediów, także, nie wiem, w Polsce 24, czy kiedyś sukces tygodników, całego rynku tygodników, całego sektora tygodników, to nie była rzecz przypadkowa. No i teraz, i te wszystkie zasady trzeba zastosować dokładnie w polityce. No i Prawo i Sprawiedliwość ma na to 2 miesiące. A właściwie... A czy myślisz, że ma miesiąc. Papier tego świadomość w ogóle? No to jeśli o tym rozmawiamy, to już mam nadzieję, że przynajmniej oglądając naszą rozmowę, nie mogą powiedzieć, że nikt im tego nie powiedział. Prosto. No bo to jest tak, że ja mówię o tym co najmniej od 3 miesięcy w różnych mediach i o tym, o tej szansie, którą ma Prawo i Sprawiedliwość, żeby zbudować najnowocześniejszą w Polsce partię polityczną, mając ustaloną grupę docelową, bezpieczną grupę docelową i bezpiecznych odbiorców, a jednocześnie mając bardzo duży impuls rynkowy, czyli taki, który buduje legendę tego procesu, bo odebranie pieniędzy w sposób, no powiedziałbym, skandaliczny i działania, które są ewidentnie zbudowane na gruncie nie prawa, tylko emocji politycznej, to jest bardzo dobra legenda, która jest w stanie zbudować napięcie emocjonalne w grupie odbiorców, która spowoduje zwiększenie lojalności i tak lojalnej grupy konsumentów, idei politycznej. Więc z punktu widzenia rynkowego nic mocniejszego zdarzyć się nie może, tylko trzeba odpowiedzieć na to we właściwy sposób. No i jest pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe na tego typu proces, bo ten proces musi być gwałtowny. No i w Stanach Zjednoczonych okazało się, że proces trumpizacji partii republikańskiej był w miarę szybki jak na takiego kolosa i takiego molocha, ale pamiętajmy też, że partia republikańska od dawna jest zbudowana w bardzo ciekawy sposób i to, że ludzie przechodzący bezpośrednio z rozmaitych, z biznesu przede wszystkim na emeryturę, bardzo często są angażowani właśnie w te struktury polityczne, nie na zasadzie osób aktywnie uczestniczących w życiu politycznym, czyli wchodzących do rozmaitych samorządów, ale przede wszystkim właśnie do tego, żeby budować infrastrukturę polityczną, infrastrukturę społeczną, czyli zajmują się na przykład menadżerowie wysokiego szczebla, potem sektorowymi działaniami, które mają wypracować rozwiązania dla konkretnych grup odbiorców czy grup społecznych. Ja mam o tyle łatwiejszą sytuację, że jeden z moich dalekich kuzynów amerykańskich no po prostu najpierw był bardzo wysokolevelowym menadżerem w sektorze naftowym,
A potem na emeryturze został szefem, powiedziałbym, takiego branchu dla małych, średnich przedsiębiorstw Partii Republikańskiej w Teksasie. No i miałem możliwość obserwowania tego, jak on funkcjonował, bo rozmawiałem wiele razy z nim jeszcze na początku lat 90. Tłumaczył mi, na jakiej zasadzie to funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych. Czyli właśnie to nie była wola jego zaangażowania w życie polityczne, chociaż był donorem Partii Republikańskiej. Tylko po prostu tak działa życie polityczne, że po prostu to zresztą też tłumaczył częściowo, przynajmniej Rafał Ziemkiewicz w Polsce, że Amerykanie jeden dzień w tygodniu poświęcają dla swojego państwa. Po prostu. Nie mówię, że to ma być, nie wiem, czwartek, tylko chodzi o czas. I w ten sposób są zaangażowani, i w ten sposób też im się tłumaczy, żeby wywołać troszeczkę to samo doświadczenie, które my znamy z kościoła, prawda? No, nie jest czymś nieoczywistym, gdy księża czy osoby pomagające księżom chodzą z koszyczkiem po całej sali i po prostu proszą o datki na kościół. I to jest standard, wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni. No więc teraz czy w Stanach Zjednoczonych działa ta sytuacja rozszerzająca? Czyli w każdych okolicznościach, kiedy spotykamy się z kimś, kto jest dla nas wartościowy, dostarcza nam czegoś ważnego, tworzy coś wartościowego, uczy nas czegoś, ten koszyczek się pojawia. Także, drodzy Państwo, Krzysztof Karnkowski, proszę środki lokować w tym miejscu, bo to jest standard. Tego się musicie nauczyć. Wasze pieniądze mają działać na rzecz rzeczy, które wam się podobają. Czy chcecie tego, czy nie? Bo inaczej ktoś te, bo wasze pieniądze inaczej rozdysponowuje ktoś, wasze podatnicze pieniądze, ktoś, kto jest wam wrogi i wydaje to wtedy na środki, które jeszcze powodują, że musicie z tym dodatkowo walczyć. Więc albo będziecie A potem w ogóle tych a pieniędzy potem nie tych w masz. ogóle pieniędzy nie będzie. Więc, drodzy Państwo, dokładnie tak to działa. I tak jak kiedyś Adams, pisząc uwagi, które miały spowodować, że ustrój, który budowali z kolegami, ojcami, założycielami Stanów Zjednoczonych, bardzo wnikliwie analizował przyczyny upadku Rzeczypospolitej i dzięki temu Amerykanie uniknęli pewnych problemów, i także według mnie reakcja Trumpa jest bezpośrednim, takim bardzo daleko ulokowanym modelem ratowania Republiki w sytuacji nadzwyczajnej. To nam się wtedy Polakom nie udało, prawda, bo Konstytucja 3 maja nie do końca została skonsumowana. No i Amerykanie nauczyli się tego, jak z tej sytuacji wyjść właśnie na Polakach. To zróbmy sytuację odwrotną, to znaczy widząc, jak te społeczeństwa są wbrew pozorom bardzo podobne, polskie i amerykańskie, pomimo tego, że polskie jest obecnie teoretycznie bardzo homogeniczne, to problem mamy dokładnie te same i mental mamy bardzo zbliżony do Anglosasów, chociaż my jesteśmy troszkę bardziej emocjonalnie rozchwiani i tam mniej pragmatyczni, ale no to nikt nie jest doskonały. Tak czy inaczej, nie bójmy się tym razem zaczerpnąć z tego w drugą stronę i pewne sprawy przetransformować na rynek polski. I dlaczego? Teraz wrócę do tego mojego kuzyna. No i właśnie on po prostu z bardzo wysokolewelowego uczestnika rynku naftowego przeszedł na poziom właśnie dyrektora regionalnego, jakbyśmy to nazwali, a tak naprawdę to jest na poziomie kraju, bo to Teksas jest gigantycznym stanem, prawda? Drugim co do wielkości, drugim co do bogactwa w Stanach Zjednoczonych. No i zajmował się wyłącznie sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, czyli w ramach swojego nadzoru, swoich kompetencji menedżerskich, które posiadał, przekazywał swoją wiedzę po to, żeby budować rozwiązania jak najlepsze dla Partii Republikańskiej, które powodowały, że ich oferta dla tego sektora była wzbogacona wiedzą osoby, która jest już emerytem rynkowym, prawda? Czyli przenosi to doświadczenie w dół. No i w związku z tym widzicie Państwo, to nie kompetencje polityczne decydują o budowie pewnych rozwiązań, tylko kompetencje rynkowe. No i to jest jeden z modeli, które nas czeka. A jak nas nie czeka, to nas czeka po prostu zwinięcie flagi Rzeczpospolitej, bo to jest też bezpośrednia konsekwencja tego, co zobaczyliśmy w Stanach Zjednoczonych, że jeśli tego nie zrobi Prawo i Sprawiedliwość, bo nikt inny nie ma tej mocy i nikt inny nie ma w związku z tym tych kości w rękach, które można wykorzystać i rzucić, prawda? Jeśli oni tego nie zrobią, to Polskę można już likwidować. Bo taka jest stawka tego, co się zdarzy w następnym roku w czasie wyborów prezydenckich.
I to nie jest żart, to nie jest zabawa. I w związku z tym wszystkie rzeczy, które wydarzyły się w Stanach Zjednoczonych, teraz wystarczy tylko i wyłącznie, powiedziałbym, nie przepisać, tylko twórczo rozwinąć, bo sytuacja w świecie już się zmieniła po wyborach i już odpowiedź przecież drugiej strony będzie inna, bo już są bogatsi o doświadczenia Trumpa, więc nie należy w Polsce kopiować tych rzeczy, które się zdarzyły, bo to jest znowu przygotowywanie wojny, która się już zdarzyła, tylko na bazie tego zbudować kolejny krok, który jest jakby krokiem w Polsce, który jest krok dalej niż to, co zdarzyło się u Trumpa. No i na to jest miesiąc. Ale to Polacy potrafią takimi szarżami ułańskimi tego typu przedsięwzięcia właśnie robić i właśnie to jest jedyna szansa, bo jakby to trwało dłużej, to byśmy sobie kompletnie nie poradzili i nie byłoby szansy, żeby to w ten sposób poprowadzić. Bo Polacy, jeśli jest ten okres zbyt długi, to zaczynają urastać w piórka i przestają się skupiać na rozwiązaniu problemu, tylko właśnie nadmiernym dyskutowaniu. Więc ten stres wynikający z okoliczności pozwala nam zrobić ostatnią szarżę i ta szarża może być zwycięska. Tak? I zdarzyła się jeszcze jedna rzecz w Stanach Zjednoczonych, która ma wpływ bezpośrednio na sytuację polską. To znaczy, to wszystko, co zrobił Trump, spowodowało, że zniknął kap dla jakiegokolwiek kandydata ze strony Zjednoczonej Prawicy. Jakiegokolwiek. Ja nie mówię o Konfederacji, bo ich nie wliczam tutaj. To jest całkiem inna sprawa. Konfederacja w przyszłości będzie miała jedno wyjście, albo stworzyć i wejść i zbudować ten nowoczesny ruch republikański ze środowiskami konserwatywnymi obecnie w Zjednoczonej Prawicy, albo po prostu wrócić do obozu przeciwnego i w całości się z nim zintegruje. Czyli nie ma innej możliwości. To znaczy trzeba zbudować jeden obóz. I dlatego go nazwałem republikańskim. To jest znacznie szersza formuła niż tylko Zjednoczona Prawica. Ale Zjednoczona Prawica musi wykonać ten gest jako największy podmiot polityczny i musi też zrozumieć, że energia znajdująca się przede wszystkim w odbiorcach komunikatów Konfederacji to jest coś, czego im brakuje po prostu. To jest, nazwałbym to tak najprościej to tłumacząc, że odbiorcy komunikatów Konfederacji i sami Konfederaci to jest coś, co było Tea Party w Partii Republikańskiej swego czasu, prawda? Tam, nie wiem, 15-18 lat temu, tak? Bo jak tak licząc lekko. Tak. I to są rzeczy. I zdarzyła się właśnie jedna rzecz w Stanach Zjednoczonych, która w Polsce właśnie odblokowała wszystkich kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość uporządkuje swoje elementy, to narracyjnie da się sprzedać i wygrać każdego z kandydatów, którego wyłoni ze swojego środowiska. Każdego. Poza oczywiście osobami, które są pozbawione charakteru i bardzo mocnego rysu osobowościowego. Czyli nawet osoby, które do tej pory były uważane za nazbyt obciążone, da się ubrać teraz w bardzo mocny message i właśnie odwołując się do doświadczeń amerykańskich i doświadczeniami amerykańskimi zasypać wizerunkową przepaść, którą od lat budowały w Polsce nieuczciwie komunikujące rozmaite rzeczy media. Właśnie na przykład powołując się na przypadek amerykański i budując bardzo lekką, taką smart kampanię, która opowiada te rzeczy w Polsce. I budując to na sentymencie proamerykanizmu polskiego, który jest znany no, od co najmniej 150 lat. Co najmniej. No bo ja bym to lokował jeszcze dalej, bo przecież panowie Pułaski z Kościuszką i cała reszta potem też osób, które na przykład brały udział w wojnie secesyjnej po różnych stronach, a pochodziły ze znacznych rodów polskich. Krzyżanowski tam chyba też pułkownik był. No to przecież to też jest sentyment wolnościowy, który spowodował, że Polacy nieprzypadkowo się znaleźli w Stanach Zjednoczonych i nieprzypadkowo potem rozwijali swoje kariery także w Stanach Zjednoczonych. Więc ten sentyment nie wziął się z niczego, ten duch wolnościowy i sentyment dla wolności to jest rzecz, która nas zbliża bardziej niż to, co nas dzieli. No i w związku z tym wróciliśmy trochę do sprawy polskiej, no bo to jest rzecz chyba zasadnicza, która się zdarzyła. Mianowicie to, że według mnie nie ma teraz przeszkód wizerunkowych dla żadnego z kandydatów, który ma osobowość, ma charakter, pokazał to publicznie, ma pewnego rodzaju twardość, ma pewnego rodzaju pogląd.
taki, który został już publicznie i zweryfikowany, i osadzony. Po prostu jest kwestia tylko i wyłącznie zbudowania do niego odpowiedniej opowieści. Natomiast, no tak jak powiedziałem, kandydat to musi być wybrany przez Prawo i Sprawiedliwość, czy coś, co kiedyś było Zjednoczoną Prawicą, teraz znowu jest, powiedziałbym, Prawem i Sprawiedliwością po tej akcji scaleniowej, prawda? Kiedy Solidarna Polska, tak dawna, a potem to się nazywało jak? Suwerenna. Suwerenna Polska, znowu stała się elementem komponentu Prawa i Sprawiedliwości, więc no to jest chyba najważniejsza rzecz, która się zdarzyła w czasie tych wyborów i po tych wyborach, bo Amerykanie zbudowali jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo interesująca, coś, co ja bym nazwał światowymi rekolekcjami. Mianowicie ten sposób komunikacji, który przybrał Trump z przyległościami, głównie z Muskiem, polegał na tym, że wychowywali światowe społeczeństwo za pomocą mediów społecznościowych do konkretnych wartości, do konkretnych rzeczy i pokazywali wagę elementów konstytutywnych dla ducha amerykańskiego. Czyli pokazali wagę konstytucji, że to nie jest żart, że wolność słowa nie jest żartem, że przywiązanie do broni też nie jest żartem, że te rzeczy, które są konstytutywne dla ducha amerykańskiego, nie są żartem. Nie ma takiego elementu, który pozwala zboczyć ze ścieżki i powiedzieć, że dla jakichś tam przyczyn warto z tego zrezygnować. Innymi słowy, pokazali, że władza to nie jest coś, dlaczego warto zrezygnować z poglądów, ze swojego światopoglądu, ze swoich emocji, także w tej kampanii z religii. To jest coś też, co pojawiło się, bo przecież ja myślę, że nieprzypadkowo Kamala przegrała w tej grupie latynoamerykańskiej pochodzenia etnicznego z Latynoameryki wyborców, dlatego że źle odpowiedziała na Jesus is a Lord, czy tam Jesus is a King, prawda? Które się pojawiło. I to był według Tak, mnie. że to chyba pomyliłeś spotkanie, nie? To była odpowiedź Kamali dla osób, które z takim hasłem wystąpiły. Ale nie pomyliłem. To była sytuacja taka, że. Nie, to ja mówię, że to był cytat, że to Kamala Harris powiedziała. Ona, Tak, że była taka no ale. sytuacja, że właśnie, że ona powiedziała, że chyba pomyliliście spotkanie. Tak. Bo ty zacytowałeś to, co ona powiedziała. Myślałem, że ty powiedziałeś, że ja pomyliłem spotkanie. Nie. Oczywiście, Nie, masz rację. nie, nie, nie. Absolutnie tak. Że to był jeden z punktów przełomowych, takich, który był jednym z najbardziej znaczących w tej kampanii, a który jest kompletnie niezauważany, że Kamala Harris tu przegrała wybory. Dlatego, że odpowiedź J.D. Vance'a była natychmiastowa. I właśnie, i to jest też jedna rzecz, której też Prawo i Sprawiedliwość ma miesiąc na to, żeby się tego nauczyć, że budując message kandydata na jakąkolwiek funkcję, buduje się zespół. Po to, żeby mieć możliwość formułowania komunikatu do różnych grup docelowych. Zespół to robi. Tak jak powiedziałbym, Platforma zbudowała swoją ofertę w czasie wyborów wygranych przez Zjednoczoną Prawicę, a przegranych politycznie, budując stronnictwo lekkie, zewnętrzne, które budowało message dla różnych grup docelowych, a tak naprawdę budowało koalicję w ten sposób, już u zarania. Tak, ta kampania pokazała jeszcze jedno, że dokładnie ten sam model można zbudować w ramach jednej organizacji politycznej, budując po prostu kilku liderów, którzy składają się na obraz jednej misji. Ja nie wiem, czy te całe poszukiwania kandydata na prezydenta trochę takiej funkcji w PiS-ie nie pełnią. Ja powiem szczerze, że to jest jedna z najwspanialszych rzeczy, którą zauważam we Prawie Sprawiedliwości obecnie i mam nadzieję, że ich znowu nie przeceniam, bo przeceniłem ich już raz kiedyś w kampanii poprzedniej, uważając, że pewne rzeczy, które ja uważam za genialne, są genialne, bo były genialne, natomiast okazało się, że im wyszły to przypadkowo, a nie były elementem zaplanowanej strategii. No tak czasem To bywa, myślę, że że tutaj to może być przypadkowe, ale i tak ten efekt może tak, uważam, odnieść. że to jest znacznie lepsze. Powiem szczerze, chociaż ja też proponowałem Prawu i Sprawiedliwości, żeby wymyślili ten etap prawyborów u siebie, ale ten model, który zbudowali, jest znacznie lepszy niż nawet model prawyborów.
bo jest, powiedziałbym, dużo bardziej skryty, nie tak ostentacyjny. W związku z czym, jeśli to jest element zaplanowany, to dużo później będzie reakcja na niego ze strony przeciwnika, czyli obecnie rządzących. W związku z czym jest dużo bardziej smart. I dokładnie jest tak, jak powiedziałeś, Krzysztofie. To jest świetny, świetny, świetny element budowania zespołu, właśnie komunikującego na różnych poziomach różne rzeczy, w związku z czym można powiedzieć wszystko i można odciąć się od wszystkiego, to znaczy przerzucić odpowiedzialność na konkretnego komunikującego. I z drugiej strony główny kandydat może być wolny od pewnych rzeczy, a jesteśmy w stanie nie zrezygnować z żadnego ważnego postulatu społecznego, czy politycznego, czy ekonomicznego, czy moralnego, tak? Innymi słowy, jesteśmy w stanie komunikować najtwardsze rzeczy, najmocniej jak tylko się da, a z drugiej strony budować bardzo lekki komunikat, który jest obły nawet dla odbiorców środka. I to jest rzecz nieprawdopodobna. To znaczy, można się skupić tak naprawdę na budowie właściwej opowieści o Polskę, znaczy o Polsce i o tym, jak polska przyszłość może wyglądać. I zbudować ją na sposób twórczy, otwarty, bardzo narratywny, ciekawy. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość ma wszystkie atuty do tego, żeby tym grać. Wszystkie. Bo w tym momencie stało się partią wbrew temu, co podsyłają rozmaite trolle i właśnie strumieniowane politycznie grupy przeciwników, są partią sentymentu. Są ostatnią partią rozwoju Rzeczypospolitej. I tak to będzie w funkcji czasu wzrastało. To znaczy już teraz widać, że Polacy, bez względu na swój pogląd, widzą, że za Prawa i Sprawiedliwości było lepiej. Już widzą, że było więcej pieniędzy, także w ich portfelach. Już widzą, nawet jeśli ten message kłamstwa, i tutaj też trzeba temu przeciwdziałać, i to muszą być twarde metody przeciwdziałania, i też Trump pokazał, jak z tego typu message'em, że zarzuca się. Ja tutaj wspomnę, że nawet takie grupy skrajnie antypisowskie, typu chociażby, nie wiem, artystów, się przekonują, że na podstawie Dokładnie. sporo słyszę o tym, jak to do ludzi nie trafia nic z KPO, na co liczyli, jaki jest bałagan, i to zaczyna, Dokładnie. myślę, skłaniać do pewnego myślenia, którego nie Tak, wiadomo, co tak, wyjdzie, ale już to tak, chyba się ten proces tak. zaczyna. Dokładnie tak. Ta erozja myślenia się zaczyna pojawiać i mając szansę temu zawczasu przeciwdziałać, bo te 12 miesięcy, które miało w dyspozycji Donalda Tusk, wcale nie musiały tak wyglądać, jak wyglądały. To znaczy, nie musiały być tak ostentacyjnie, bezczelnie, aroganckie przeciwko każdemu priorytetowemu elementowi dla Polaków skierowane. Można było całkiem inaczej rozwiązywać, nawet jeśli to było jakieś zadanie do wykonania. Natomiast on spalił absolutnie wszystkie mosty narracyjne. To my tego, znaczy inaczej. Mam wrażenie, że tego nie widać szerzej, natomiast jeśli ktoś siedzi w tym, no, trochę mocniej i zajmuje się tymi sprawami od strony profesjonalnej czy marketingowej, to widzi, że w zasadzie Donald Tusk zostawił Prawu i Sprawiedliwości, całemu temu stronnictwu, praktycznie pole do zagospodarowania. Stuprocentowe pole. I to jest pole, które ma znacznie szerszą szansę rozwojową, niż wszystkim się wydaje. Bo to nie jest pole. To jest pole, że jest w stanie nawet trafić Prawo i Sprawiedliwość do grona byłych, czy nawet jeszcze osób, które znajdują się nawet nie w tych sferach buforowych pomiędzy stronnictwami, które nie są bezpośrednio kośćcem elektoratu Platformy Obywatelskiej. Nie. Mają szansę trafić do ludzi, którzy byli twardym jądrem Platformy Obywatelskiej. No i to jest rzecz, która też wynika z obserwacji tego, co zdarzyło się w Stanach Zjednoczonych, bo przecież w Stanach Zjednoczonych zdarzyły się rzeczy nieprawdopodobne. Mianowicie ultrademokratyczna rodzina Kennedy straciła swoje miejsce w obozie demokratycznym, prawda? No bo przecież Robert F. Kennedy, tak? Junior, który po prostu stał się po prostu elementem nowego republikanizmu, tego nowej partii postępu, czy nowej partii rozwoju, jak to nazwałem. I jest, powiedziałbym, bardzo ważnym elementem, bo okazało się, że dobrze zdefiniowano problem Amerykanów ze zdrowiem.
Właśnie, pomyślałem sobie też, on z tym WHO to dopiero będzie sobie zatańczy. To jest, No, wiesz, wiesz, odpowiedni człowiek do tego, czego by nie myśleć o tu nim. jest sytuacja niesamowita, bo jak już z tą pozycją wizerunkową Kennedy'ego nie potrafiono walczyć, to zrobiono z niego megaszura. Megaszura, to znaczy, że to, że był antyszczepionkowcem i te wszystkie rzeczy i sposoby, na które się komunikuje, to jest kompletna jakaś głupota. I zresztą New York Times pastwił się straszliwie nad jego wypowiedziami na temat tego, co się znajduje w jedzeniu dla Amerykanów. No, że to wszystko jest bzdura, głupoty, po czym dzień później, pod wpływem masowego odzewu swoich własnych czytelników, dzień później. To takie rzeczy się nie zdarzają w mediach amerykańskich głównego nurtu. Że dzień później muszą reagować w ten sposób, żeby przepraszać, bo okazało się, że wszystko, o czym mówił Kennedy, jest prawdziwe. No więc wiecie Państwo, to jest właśnie zmiana na rynku mediów. I teraz będzie tak, że media starego typu, które wydają się niezniszczalne, które są odpowiedzialne także w Polsce za procesy urabiania przez 30 lat emocji społecznych i lepienia ich w kierunku niekoniecznie działającym na rzecz Rzeczpospolitej, że te media przestają mieć narzędzia, w których są bezpieczne narracyjnie. No i to już jest rzecz, która otwiera całkiem może nowe możliwości komunikacyjne Prawu i Sprawiedliwości w Polsce. Bo to także są rzeczy, które no przecież te problemy także dotyczą rynku polskiego. No i tak sobie, że tak powiem, opowiadając, wygląda na to, że kampania Trumpa jest bardzo wpływowa i to niekoniecznie w przestrzeniach, o których my myślimy, że Amerykanie wykonają za nas jakąś robotę, że wpłyną tutaj na wybory, że dostarczą jakichś danych, że tak jak mówił jeden z moich kolegów, znany komentator, specjalista od notowań i sondaży, że najważniejsze będzie Sowa 2. Nie, drodzy Państwo, najważniejsze będzie to, co zrobi Prawo i Sprawiedliwość i całe to stronnictwo od strony infrastrukturalno-technologicznej i narracyjnej. A to, co ewentualnie Amerykanie mogą zrobić i pomóc, to musi wejść na nowoczesną infrastrukturę komunikacyjną. Bo to nie musi być tak, że Prawo i Sprawiedliwość jakieś tam rocket science, która wymaga gigantycznych pieniędzy, zbudują w ciągu miesiąca, bo to jest awykonalne. Ale tutaj trzeba przetransformować model myślenia i mam nadzieję, że to już nastąpiło. I tak mi się wydaje, że troszeczkę już to nastąpiło. To wyciszenie, które my obserwujemy. Znowu, tak jak mówię. Oby nie było tak, że pewne sygnały, które ja czytam, które dla mnie są naturalnymi i wynikają z moich obserwacji, że to powinno nastąpić i to, jak ja to czytam, to nie było tym, że ja czytam tak, jak ja bym to robił, prawda? Czy ja to odbierał i na wyrost oceniam pewne rzeczy. Ale jeśli tutaj się tym razem nie mylę i ta lekcja była odrobiona, to mam nadzieję, że te pewne sprawy, o których Państwu opowiadam, już następują i pewne jaskółki już tego są. Wiecie Państwo, najciekawszą rzeczą jest, którą ja zauważam jako efekt właśnie, który skłania mnie do tego, że mogę powiedzieć, że to nie jest przypadek, to jest, wyobraźcie sobie, tweet, właściwie ośmiotweet chyba, pana Mateusza Morawieckiego sprzed 2 dni, który opowiadał, zdaje się, o Zielonym Ładzie. Bo to jest. A to tłumaczenie, kto faktycznie, I. co jak. To nie jest pierwsza próba, tylko ci przerwę, no bo była taka niedawno, na pewno oglądałeś, była ta debata z Krzysztofem Bosakiem i Janem Rokitą, w której też Morawiecki próbował to wytłumaczyć, ale no teraz został jakby jest bardziej jeszcze uporządkowany. Faktycznie No słuszny ruch, późny, ale słuszny. więc to jest jakby element według mnie przełomowy w myśleniu. I to nie dlatego, że to ma komuś tłumaczyć, bo to nie jest tak, że polityk czasem ma w ręku narzędzia do tego, żeby załatwić cały problem samemu, samodzielnie. Nie. To jest tak, że czasem trzeba ustawić pole gry. I od tego są politycy. I od tego jest pan Mateusz Morawiecki. Od tego powinien być w czasie ubiegłorocznej kampanii politycznej, żeby ustawić labirynt dookoła Donalda Tuska, a nie walić w Donalda Tuska. Tak, żeby Donald Tusk ze swoimi kłamstwami nie mógł z tego labiryntu wyjść. I to musi być świat twardych tez. Takich, które
pokazują, że tu jest ściana. Już tutaj za tą ścianą kłamać się nie da, bo się odbijasz. I teraz rolą całego środowiska dookoła, komentariatu, rolą dziennikarzy, rolą influencerów, rolą pomniejszych osób zajmujących się wpływem na opinię publiczną i rozmową z opinią publiczną i transmisją całej wiedzy jest to, żeby spowodować, że te tezy zostaną przetransformowane na język zwykłych ludzi. To nie jest tak, że osoby, które są znaczącymi figurami, muszą zawsze komunikować się językiem prostym. Każda ma swoje zadanie, także związane ze własną osobowością. Nie można lepić osobę, która nie ma skłonności, zdolności do łatwej komunikacji, tylko i wyłącznie po to, żeby ona za cały message odpowiadała. I to jest też rzecz, którą nauczył nas Trump. Że jeśli ma się problem z pewnego rodzaju komunikacją, to czasem trzeba pokazać kogoś z boku. Przesunąć się. Tak działa dobry menadżer. I Trump tego też nauczył, mam nadzieję, kogoś. Bo w Polsce jest tak, że ze względu na silosowatość tego naszego świata polityki, tak naprawdę bez względu na to, czy walczysz w jednym stronnictwie, czy jesteś w konkurencyjnych formach politycznych, które akurat są związane koalicją, każdy gra wyłącznie na siebie. No i tak nie można. Bo wygrywa się zawsze razem. No i to jest też rzecz, którą muszą się nauczyć w Zjednoczonej Prawicy. I ja już to widzę, tak? Bo tutaj, drodzy Państwo, jest jedna ważna rzecz, która mnie do tego skłania, że Zjednoczona Prawica, czy Prawo i Sprawiedliwość, jak teraz się nazywa, już to zauważyło. To jest słynne zdjęcie i też wypowiedzi z Marszu Niepodległości panów Czarnka, Nawrockiego, Obajtka i zdaje się też był też tam kolega Tarczyński. Razem potrafili wystąpić w jednym obrazku, w którym pokazali team, pokazali zespół. I to jest właśnie to, co mam nadzieję jest tym kamieniem węgielnym, że tym razem się nie pomylę, oceniając tego, to co się zdarzyło i na wyrost, oceniając zjawiska i robiąc analitykę tego, co się dzieje właśnie w Zjednoczonej Prawicy, tak jak pomyliłem się rok temu. Bo... Tego sobie życzmy. Ja myślę, Miłoszu, że na tym zakończymy, bo bardzo dużo się pojawiło tutaj takich ważnych punktów. Nie możemy, jeżeli mamy nadzieję, że ktoś tego posłucha, do kogo to powinno dotrzeć, to nie zarzucajmy go jeszcze większą dawką, bo tak już ma sporą lekcję do odrobienia. Uważni słuchacze zauważą, że Miłosz w ogóle nie odpowiedział na moje pytanie, ale już nie będę tej odpowiedzi od niego wyciągał, dlatego że myślę, że nie ma sensu rozmywać rzeczy, które dzisiaj padły. Znaczy nie, ja mam wrażenie, że w 100% odpowiedziałem na twoje pytanie, bo to chodziło o to, jak republikański słoń, a sprawa polska się mają, więc... Odpowiedzieć, znaczy... Powiem tak, ponieważ nasi widzowie nie znają naszych ustaleń wcześniejszych, odpowiedziałeś na wszystkie pytania, łącznie z tymi, których w ogóle nie zadałem, ale na które się omawialiśmy wcześniej, więc coś stało dobrze. Natomiast już nie weszliśmy w ogóle w kwestię Platformy. No, tak naprawdę Platforma jest wielkim nieobecnym tutaj, ale dobrze, mamy o Platformie mnóstwo audycji. Według mnie nie. Ja też, Krzysztofie, jest wielkim obecnym, tak? Bo ja zaznaczyłem jedną ważną rzecz w tej wypowiedzi. Kwestie rozwojowe. Nie. O której powiedziałeś. Powiedziałem, że jeśli moja intuicja i też obserwacja, chyba je podzielasz, nie są błędne, to może być tak, że model zaproponowany przez Platformę Prawyborów jest modelem dużo mniej nowoczesnym niż model, który zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość. I to już sytuuje Platformę Obywatelską w roli bardzo mocno reaktywnej i osadzonej w starych realiach. Dokładnie to był problem Kamali Harris, że ona zbudowała całą swoją narrację, całą swoją komunikację, bazując na dominacji medialnej, którą zakładali jako wartość zupełną. I po prostu cała kampania była kampanią starego typu, która toczy się przez używanie najbrutalniejszych metod, posiadania przewagi finansowej, kapitałowej, wizerunkowej,
teoretycznej dystrybucji szacunku związanego z rozmaitą siecią celebrytów. I Platforma Obywatelska już w te koliny weszła. Ona zrobiła dokładnie to samo, co zrobiła Kamala. I bardzo ciężko będzie wyjść teraz z tego, powiedziałbym, z tych kolein Platformy Obywatelskiej, bo zbudowanie nowej narracji na nowych zasadach, w myśl nowych rzeczy, nawet po tym, jeśli by usłyszeli to, co sobie tutaj mówimy, to jest wywrócenie wszystkich zasad, które do tej pory stosowali i już zastosowali, więc wyjść z tego będzie bardzo ciężko. No. Dobra, sobie bardzo dziękuję za dzisiaj. Ja Myślę, że również. jeszcze sobie za jakiś czas powtórzymy, bo to po pierwsze warto powtarzać, po drugie na pewno się nowe rzeczy pojawią, a też Tak. parę rzeczy zostało, których żeśmy w ogóle dzisiaj nie ugryźli. Zawsze do Tak więc dyspozycji. bardzo dziękuję. Państwu dziękuję za I uwagę. Przypominasz mi. przypominam, że w następnym roku, w roku tak naprawdę wyborów prezydenckich w Polsce, będziemy celebrować tysiąclecie państwowości Polski. I drodzy Państwo, te wybory będą pytaniem, czy Polska chce mieć więcej niż 1000 lat trwania. I to jest główny message, który powinny sprzedawać Prawo i Sprawiedliwość. Że podsumowujemy 1000 lat trwania i zadajemy pytanie, czy chcemy trwać dłużej. Bo to nam otwiera właśnie ten wyścig gwiezdny i to, czy Polacy chcą uczestniczyć w ekspandowaniu ludzkości na inny świat. Dziękuję. To była najlepsza puenta, jaka mogła być. Ja przypominam, aż Miłosz trochę to dzisiaj zrobił za mnie, że każda forma wsparcia kanału jest bardzo Absolutnie. cenna, czyli Wspierajcie i Państwo wszystkich komentarze, ludzi. lajki, Mnie wpłaty, też Państwo możecie wszystko wspierać. się da. Też są metody. Polecamy. Warto. Dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Najlepszego Państwu. Ukłony. Białe.